Rozłożyć na czynniki takie wyrażenie x kwadrat odjąć 49y kwadrat. No Widzimy, że tutaj mamy taki szczególny przypadek, że mamy różnicę kwadratów. Tutaj to jest oczywiste, że, to jest, że x kwadrat jest kwadratem jakiegoś wyrażenia, ale tutaj też łatwo widać, że 49y kwadrat to jest kwadrat 7y. 7y do kwadratu to jest 49y kwadrat. No to ja przypomnę, że znamy taki wzór skróconego mnożenia na różnicę kwadratu, że można to zrobić w innej postaci. Jak ktoś nie pamięta, to ja go szybko wyprowadzę. Wyobraźmy sobie, że liczymy iloczyn a odjąć b razy a dodać b. No dobrze, no to pomnożę przez a oba składniki w prawym nawiasie i dostanę a kwadrat dodać a b. Teraz pomnożę przez minus b oba te składniki, czyli dostanę minus b razy a odjąć b do kwadratu. No a, a razy b, b razy a to jest to samo. to jest przedziwny znak raz plus raz minus, czyli te składniki się odejmą. I to co zostanie, to nam zostanie po prostu a kwadrat odjąć b kwadrat. No więc jeżeli teraz popatrzymy na to wyrażenie, na to wyrażenie i przyrównamy, że a to jest w naszym przypadku x, a b to jest w naszym wypadku 7y, no to możemy to zapisać jako iloczyn różnicy i sumy a i b, ale a i b zastąpimy przez x i 7y, czyli napiszę, że to jest x odjąć 7y, pomnożone przez x dodać 7y. No i w ten sposób, korzystając z tego wzoru skróconego mnożenia, który warto pamiętać, rozłożyłem to wyrażenie na czynniki.